Cześć, siemano, tutaj Talas, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie w czwóreczce, talerzujemy sobie. Już troszkę pola stalerzowana mam dosyć szybko, to idzie tą talerzówką, wam powiem. Troszkę miałem źle talerze, czy założone to miałem odwrotnie i które sobie zmieniłem, jest lepiej. Ale trackerowy mi drze, będę musiał sobie wałek założyć i powinno być wtedy gitara. Jeżdżę sobie czwóreczką. Oj, przepraszam, do przodu trzeba dać. Zbierać te kamienie teraz, wcześniej sobie nie zbierałem, teraz staram się w miarę zbierać ich. Obciążniczek założony, wspomaganie też założone, więc bardzo fajnie. Talerzówka taka jak mieliśmy strumyka, w sumie to nowy nabytek jest, nie mówiłem. Ale nam na live'ach mówiłem już tak dalej, nowy nabyteczek, 2,7 metra, ustawienie X, więc robi robotę naprawdę. Tam, że będzie troszkę gorzej, ale nie ma źle. Głębiej, no to już nie jest ciekawie, na twórcę jeszcze
Belo. Oczywiście pozdrawiam Reda, chciał pozdrowionkę, będę się z niej widział w niedzielę. Też jest właśnie na wakajkach, odpoczywa sobie elegancko. I teraz się ma dobra, weźmiemy, wyjdziemy sobie, rzucimy kamyczek. Coś tutaj się trafiło, no tutaj widzicie dosyć, o, takie coś. Tutaj zakamienione, ale to są takie małe kamyczki, więc nawet nie ma sensu tego zbierać tak naprawdę. Więc nawet tego nie zbieram, bo to gdzie ja bym się zapierdzielił, jakbym miał to zbierać. Tym możemy na trójce. Idzie maszyna. Tutaj w okolicy wszyscy wyjechali, też uprawiają ostro. Wczoraj deszcz był, to wiadomo, lepiej się teraz uprawia też. Za głęboko spuściłem. Ale ładnie, ładnie robi, naprawdę. Jestem zadowolony. Gdzieś tam problemy były, ale wszystko do ogarnięcia tak naprawdę, nie? Jedziemy sobie kamyczki, wyrzucimy do lasu. Nie powinny nikomu przeszkadzać, więc... Opsa. Może komuś się nawet przydadzą to, bo niektórzy właśnie robią sobie skalniki i zbierają kamienie, więc może akurat komuś się to przydać. Już hamulce muszę dopracować tutaj. Troszkę problem z hamulcami mam. To koło na pewno trzeba będzie zrobić tutaj. Bo mi ręczny blokuje. Więc trzeba będzie to ogarnąć. Ale to. Jak to się mówi, wszystko do ogarnięcia. Wygar dobry ma czwóra. Za tym ciągnikiem to idzie. Naprawdę. Chwila moment, gdzie ubywa pole, nie? Troszkę kamieni wyzbieranych, więc elegancko. Zawsze mniej. Te troszkę... U mnie na wsi jest troszkę kamienisko. Tam dalej, gdzie mam pola, to nie ma kamienic, kotlina jest. Jakoś to jest, zobaczymy. Ciekawe jak worca. Co tam? Zniknęło coś. No, przesiadać się z talerzówki 2 metry na 2,7, to powiem wam, że jest robota, nie? W ogóle z 60 do czwórki to już jest w ogóle przesiadka ładna. Te kolejki też są już rozwiercone, to ten przodek ładnie chodzi. Tam niestety rozebrać sobie to jeszcze raz, ale teraz rozwiertak mam, to chwila momenty było zrobione. Tak naprawdę. Od mnie by trójką jeździć, bym nie męczył ciągnik, ale widzicie, temperatura jest w git, tak więc. Pomaganie się musi rozpracować trochę. No i te tulejki, wiadomo, wszystko teraz nowe, to chodzi jakoś najlżej na świecie, ale nie ma źle. Nie ma co, na ten wyjazd teraz też bogaty sobie nagram, więc fajnie. Odcinków na zapas są ponagrywane. To jest wspólnie jeszcze jeden odcinek, na pewno będę chciał sobie nagrać tych kolegów zamierzy. Też się na pewno pojawi. Ten odcinek pewnie w niedzielę oglądacie tego vlogawka. Tak się oczywiście podobało, czy stać łapkę do góry, będzie na pewno więcej vlogów, będzie buchu, będziemy jeszcze wzoreczki sobie coś nagrywali na pewno. No jednak w takiej maszynie można sobie ponagrywać bardzo fajnie, nie?
pierdzielić to. No nie ma się wkurzać na to, nie? Będzie jakieś inne gumy pomyśleć, może i przełoży kiedyś i będzie dobrze. Wiem, że też zakładałem inne gumy, więc to będzie też tak zrobić. No tam troszeczkę nie jest zategowane, bo tutaj kamienisko, ale to tam nic się nie dzieje. Te kamienie jeszcze są. Ale to. To pozbiera jeszcze. Teraz mamy dziewiątować, z jednej z drugiej strony. W 60 jednak nie było takiego miejsca. No można było tam na talerzówkę jeszcze gdzieś porzucać, żeby było dobrze. Ale nie jest najgorzej. To na siedzonko też ładnie chodzi, to fajnie, można tutaj notować nawet. Przepraszam, nie na czwórce. Na czwórce ciężko. Na największym biegu cofać od razu. No wam, że skręt czwórka też ma dorąbany, nie? Nie ma co narzekać, bo ten skręcik jest bardzo fajny. Mogę wam wyjść w sumie pokazać talerzówkę, jak się prezentuje. To nie wygląda jakoś za superancko z tym obciążeniem, no ale trzeba było sobie jakoś poradzić, dołożyć coś, żeby było. Coś tam powyciągałem, co leżało pod ręką szybko. I tak to się prezentuje, no. Wszystko działa, jeszcze wiadomo, trzeba będzie przesmarować po robocie. Przed robotą smarowałem, ale to wiadomo, wszystko nowe, to musi się wszystko tutaj ładnie podocierać. No i co powiedziałem, w tamtą z powrotem robi poprzecznik i wrócimy tym i będziemy mieli koniec. To, że tam jeszcze od miedzy muszę uprawić, bo tam mi się trochę nie uprawiło to jak bym chciał. Jest jak jest. Proszę bardzo tutaj. Proszę Wi-Fi mi włączyć. Czemu się Wi-Fi wyłączyło? Halo. Nie wiem, czy się w ogóle nagrywa. Halo. Proszę mi tutaj. Przecież jest Wi-Fi włączona. Czekajcie, ja sobie zobaczę. No. Nie no, jest. 14-15 minuta. Więc nie ma źle. No i lecimy dalej, zobaczcie, 20 minut, niecałe, my mamy już, dobrze, tu jest podłoga, a my mamy już prawie że skończone pole, czekajcie, bo mi się włączyło. Dobra, my mamy prawie skończone. Wałek sobie szedł. Ja to wiadomo, będzie lepiej, nie? Nie wiem, wał rurowy może, albo te
kompikowy, tylko ten. Taki nacinany. Pamiętam jak on nazywa. O, strunowy, coś takiego. Nie wiem, który wybrać, może ten rurowy. On w agregacie w rurowej naprawdę robi robotę fajną. No jednak jak tutaj miał uprawione pole z tym agregatem, no to powiem wam, że kosiło się zajebiście. Zajebiście. Możecie zauważyć, jak jest posiane nawet, nie? Wszystko, wszystko ładnie widać, jak należy. Górę wyrył. Dobra, tak, powinno zagrać w miarę jako tako. Te ziemniaki sobie zarośnięte, ale to. Teraz dwie taśmy w kopatce jasno i no, to wykopię ładnie. Kopie się tak jak trzeba. Cyk, cyk. I ogień dalej. To zostaje na małe przejazd. W niektórych miejscach. Możliwe. Ale nie. Kurką nie chcemy. To, to halo. Dzień dobry, proszę. O, dziękuję. Podmiędzy sobie tutaj odklikamy. Wiadomo, nie tak blisko. Też nie ma co. Dwa przejazdy sobie tutaj zrobimy i będzie gitara siema. Dobra, ja co myślę, że będę kończył tego vloga. Jak wam się oczywiście podobało, zostawiajcie łapeczki do góry. Suby na kanale, pole zapoleżowane, elegancko. No trzeba ten wałek kupić i miejmy nadzieję, że jak to będzie wałek, to nie będzie takich grobów nam robiło. Tak to naprawdę bardzo fajnie robi, to te roby mi się nie podobają, ale to może jakbym prostą karodówkę inaczej ustawił, także było może lepiej. No różnie bywa. Dobra, tak więc łapkę do góry, subik na kanale. Dzięki, że obejrzeliście vloga i trzymajcie się do następnego. Na razie.